teraz pokażemy pikantną sałatkę z awokado z parowaną w winie solą. Układamy nasz filet, doprawiamy solą, odrobinę pieprzu, troszkę czosnku, skrapiamy to winem. Szczelnie zawiązujemy i do garka. W międzyczasie przygotujemy sałatkę z awokado. Siekamy troszeczkę chili, troszeczkę cebuli czerwonej. Doprawiamy pastą z curry, troszeczkę oliwy z oliwek, sól, czosnek. Może być suszony, może być świeży. I dokładnie wymieszamy. Winegret. Ocet z białego wina, troszkę białego wina, miód, musztarda. Dokładnie wymieszać. My do tego winegretu dołożymy jeszcze troszkę siekanej kolendry. I w zasadzie czekamy tylko na solę, którą powinniśmy wymieszać z odrobiną czosnku i majonezu. Ryba nie wymaga dużo czasu. Wystarczy kilka minut w dobrej temperaturze, w zależności od grubości fileta, który chcemy przeparować w naszym smaku. Jeśli mamy rybę gotową, zaraz zrobimy piękną prezentację. Proszę zobaczyć, trwało to dosłownie 3 minuty. Odrobinę majonezu. Możemy dodać jeszcze troszeczkę czosnku i po prostu ją rozgnieść. I teraz mieszankę sałat doprawiamy troszeczkę winegretem. Myślę, że nam się uda zrobić ładne tak zwane kanelsy. Tak? I teraz to samo zrobimy z naszą doprawioną solą. Polewamy jeszcze naszym winegretem miodowo-musztardowym. Bardzo proszę, pikantna sałatka z awokado z parowaną solą w winie.